Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Dzisiaj witam Was tutaj z pleneru. Jest troszkę wiecznie, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w tym nagraniu, jeżeli chodzi o dźwięk. Więc jeżeli jakieś będą szmery, szelesty, to z góry Was za to przepraszam, ale nie mam żadnej tutaj po prostu osłony przeciwwiecznej. Przychodzę do Was z tego tutaj oto miejsca, by przekazać Wam pewne objawienia, które mi zostały dane i mam Wam je przekazać. Dziękuję też wszystkim za wielkie wsparcie, dziękuję za modlitwy, dziękuję za te wszystkie komentarze. To jest niezwykle ważne. I wielkie, wielkie Bóg zapłać Wam za to. Tematów pokrótce jest kilka. Chciałbym je tutaj przytoczyć. Zanim, kochani, do nich przejdę, pragnę Was zaprosić do tego, abyśmy, kochani, wysłali miłość wszystkim potrzebującym, wszystkim cierpiącym na całym świecie, żebyśmy się zjednoczyli w tym wielkim akcie miłości. Bardzo Was o to proszę. Wpiszcie teraz, w tym momencie, wszyscy słowo miłość w komentarzu. Proszę Was o to. I gdy będziecie wpisywać to słowo miłość lub chwilę po, poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa. W jakikolwiek sposób. Poczujcie dobro dla świata. Możecie też zamknąć oczy i powiedzieć: kocham Cię, świecie, kocham Was, wszyscy ludzie, tak jak ja teraz to robię. Proszę, zróbcie to teraz. W jakikolwiek sposób. I poczujcie takie dobro, taką radość wewnętrzną. Żeby chociaż to było parę sekund. Bardzo Was o to proszę. Dziękuję Wam bardzo. To jest niezwykle ważne, kochani, żebyśmy się dzielili tą miłością z tymi osobami, które naprawdę cierpią, które mają bardzo ciężko w życiu, które przechodzą różne próby i które też doświadczają różnych kataklizmów, różnych działań właśnie wojennych. A to nasze wsparcie jest naprawdę bezcenne. Bardzo Was o to, kochani, proszę. Kochani, bardzo ważna kwestia, ja o tym mówiłem ostatnio, to, żeby każdy z Was, żeby właśnie w tym czasie, w którym żyjemy, bo jest to piękny czas, ja to mówiłem już kiedyś, wielu świętych, wiele wielkich dusz pragnęło się urodzić właśnie w tym czasie, na tym świecie, teraz. W tym czasie przejścia do nowej ery, kochani. Ale ten świat jest, mimo to jest piękny i te doświadczenia, które my w pewien sposób przechodzimy, one są, kochani, bezcenne. Powinniśmy traktować każdą chwilę naszego życia jako wielki cud i jako wielki dar od Boga. I jako coś niezwykle, niezwykle wyjątkowego. Naprawdę doceniajmy każdą chwilę, doceniajmy nawet spotkanie z każdym człowiekiem, którego spotykamy. Doceniajmy piękno, podziwiajmy te piękno jak najczęściej tylko możemy. Ale z drugiej strony, co zostało mi właśnie to przedstawione, abyśmy, kochani, przestrzegali oczywiście tych przykazań Bożych. Żebyśmy też w sercu rozeznawali, co jest dobre, a co jest złe. Żeby unikać wszelkiego zła, które może z nas promieniować w stosunku do innych ludzi. Żebyśmy unikali jakiegokolwiek osądzania, jakiegokolwiek takiego plotkowania, wyrażania opinii na temat innych ludzi, jak oni postępują. Kochani, jakkolwiek inni by ludzie postępowali, co by się nie działo, nas to ma nie obchodzić. My możemy tylko, co zrobić w tym momencie, to widzieć tych ludzi, jeżeli macie w rodzinach jakieś problemy, jeżeli macie wśród znajomych jakieś po prostu takie sprawy, które są nierozstrzygnięte, jakieś konflikty, to macie w oczach widzieć to, macie spojrzeć na te tematy, na te różne sprawy oczami Boga w taki sposób, że Wy je teraz widzicie jako idealne, że wszystko się układa, wszystko jest dobrze, i wszystko jest po prostu harmonijne. Jeżeli macie jakąś osobę w rodzinie, która jest
nieszczęśliwa w pewien sposób, jeżeli ona popełnia dużo błędów, jakiś tam, tak? Jeżeli ma wielkie nałogi i tak dalej, to w żaden sposób nie powinniśmy takiej osoby potępiać w żaden sposób. Nawet jeżeli to jest nasz partner życiowy, nasz ojciec, nasza matka, córka, syn, siostra, brat, sąsiad, tak? W żaden sposób, kochani, jakkolwiek co by się nie działo, macie, kochani, wybaczyć takiej osobie, w jakikolwiek sposób, jak możecie tylko ucinać myśli, które będą was prowokowały do osądzania, mówienia, że ten człowiek jest taki, taki, taki. Nie, macie go widzieć, tą osobę, macie widzieć tą sytuację w waszej rodzinie jako idealną, jako pełną miłości i która jest po prostu piękna w tej chwili. I wierzcie mi, że z czasem, małymi kroczkami, Bóg będzie was słuchał, będzie was wysłuchiwał i to po prostu te pole modlitwy, które będziecie wysyłać w kierunku tej sytuacji życiowej, w kierunku tej osoby, która w jakiś sposób jest nieświadoma tego, co robi, nieszczęśliwa jest też, bo sama sobie też robi krzywdę w jakiś sposób, to ta energia modlitwy, która z was wypływa, ona będzie tą sytuację zmieniała. I taka osoba, jeżeli ona w jakiś sposób błądzi, ona będzie dostawała takie przebłyski myślowe. A, że może coś tutaj źle robię. A, może coś innego trzeba zrobić, tak? I wy będziecie wspierać taką osobę, będziecie wspierać takie sytuacje życiowe i naprawdę wybaczcie, naprawdę starajcie się czynić jak najwięcej po prostu dobra. I nie czujcie urazy, cokolwiek by się nie działo w waszym życiu, bo nikt z nas, kochani, nie jest idealny i każdy z nas popełnił w przeszłości wiele, wiele błędów. Ale możecie to zmienić i decyzja należy w tej chwili do was. Co wy z tym zrobicie? To, co ja właśnie wam teraz przekazuję. Kolejnym tutaj wezwaniem z nieba jest to, abyście, tak jak powiedziałem na początku, żebyście doceniali ten świat, który mamy. Te słońce, kochani, które tutaj wschodzi. One jest naprawdę... Ja tu przybyłem na to miejsce i tutaj było tak pochmurno. To było ciemno dosłownie, ale to słońce wychodzi. I ja wiem, że to jest znak potwierdzenia tych słów, które wam przekazuję, kochani. Proszę was o to, żebyście adorowali ten świat, który was otacza, bo to jest przepiękne, kochani. To jest... Każda chwila waszego życia jest bezcenna i skupiajcie się na dzisiejszym dniu, na tej chwili, którą obecnie przeżywacie. Jutrzejszy dzień sam zadba o siebie, kochani. To, co się będzie działo za ileś lat, to jest nieważne. Wy, jeżeli nawet coś planujecie, coś chcecie osiągnąć, czujcie to wszystkimi zmysłami, że to się już realizuje. I dziękujcie za to Bogu. I będziecie zaskoczeni z przebiegu i obrotu sytuacji, jak to wszystko się dzieje w waszym życiu i jak Bóg was prowadzi do tego. I wam to daje dosłownie. Ale czujcie, kochani, też cały czas w sobie, w każdej chwili waszego życia, czujcie, jak ten świat jest piękny, jak on jest wspaniały, jest dużo dobra, jest dużo miłości. I to jest, kochani, niezwykle ważne. Tutaj jest też takie polecenie bardzo istotne. Polecenie, które powiedział też Jezus Chrystus. Wiele Jego nauk nie zostało ujętych w Piśmie Świętym. Wiele Jego nauk nie przetrwało próby czasu, jeżeli chodzi o danie tych nauk ludzkości. Są nauki, które są ukryte, a które pochodzą od Jezusa Chrystusa i dotyczą choćby zwierząt. I tu was pragnę, wszystkich, kochani, poprosić też, poinformować w jakiś sposób, bo to jest głos z nieba, które też mi dane było poczuć pewne rzeczy i wam to teraz chcę przekazać. Zastanówcie się w sercu, kochani wszyscy, czy zabijanie zwierząt jest w porządku, jeżeli my mamy tyle po prostu innego pokarmu, który możemy spożywać. Czy cierpienie zwierząt jest warte tego, że my po prostu zjemy sobie kawałek ich ciała? Czy
to jest tego warte? Kochani, czy po prostu to jedzenie zwierząt jest w porządku? Zastanówcie się sami. Czy jest dobrem to, że zwierzęta cierpią, jak są po prostu wręcz mordowane? Ja wiem, że idziecie do sklepu, widzicie tylko kawałek mięsa, jedziecie do restauracji, widzicie już tego upieczonego kotleta i tak dalej, ale czy to jest w porządku? Jezus Chrystus wzywał w swoich naukach, kochani, do tego, abyście nie zabijali zwierząt, żebyście je szanowali i żebyście darzyli je, kochani, miłością. I bardzo was proszę, jeżeli możecie, ktokolwiek z was, żebyście zrezygnowali, kochani, z jedzenia mięsa. Bardzo was o to proszę. W nowej erze przyjdzie taki czas, że zrozumiecie jakby więcej i zdacie sobie z tego sprawę, że to nie jest w porządku krzywdzenie bezbronnych istot i zabijanie ich tylko dla swojej przyjemności. Tylko dla swojej przyjemności jakiejś smakowej i tak dalej, tak? Bo my możemy się odżywiać tym, co nam Bóg dał. Pożywienie jest mnóstwo. W sklepach aż się uginają półki po prostu sklepowe. Mamy taki wybór, mamy takie możliwości. A te bezbronne po prostu istoty Boże, dzieci Boga, są po prostu zabijane w sposób przeróżny. I bardzo, bardzo cierpią. A pamiętajcie, że to, co zwierzę czuje w chwili, gdy odchodzi w taki sposób z tego świata, to koduje się w mięsie. Koduje się ta energia tego strachu, koduje się po prostu w ich ciałach i to ludzie spożywają i to na nich przechodzi i działa w taki sposób, że ludzie są bardziej po prostu i nerwowi i po prostu mają takie też negatywne emocje przez to, ponieważ przyjmują te pierwiastki strachu, pierwiastki przerażenia, które zwierzę, te emocje, które zwierzę czuje, gdy po prostu jest w taki sposób traktowane. Proszę, zastanówcie się nad tym i możecie jedną tylko decyzją zmienić swoje życie. Ta decyzja, pamiętajcie, że w naszych społeczeństwach, jeżeli chodzi o całą kulę ziemską, to zmiany, które u człowieka, jeżeli wy nawet chcecie się zmienić na lepsze, to często wam może być pod górkę. Bo ludzie nie lubią, jak ktoś się z dnia na dzień zmienia, jeżeli ktoś wprowadza jakieś radykalne zmiany, to się ludziom często nie podoba. I było tak wiele razy, powiem wam szczerze, gdzie ja jeździłem na imprezy, kiedyś piłem alkohol w nadmiernych ilościach. Były takie, powiem wam szczerze, różne melanże. No, jeżeli mi nawet chodzi o imprezy różne, tak? I ja mówiłem już ostatnio, miałem takie postanowienia, że gdziekolwiek jadę, czy to nawet jadę gdzieś na wesele, na jakieś urodziny, nigdzie po prostu nie piję. I moja ta decyzja, nawet nie piję, jeżeli wychodzę nigdzie do znajomych, którzy mnie zapraszają, ale i były pytania, dlaczego? No jak, z nami się nie napijesz? W Polsce jest taka, to nawet w wielu krajach mi się wydaje, taka mentalność, że ten, kto nawet, jeżeli jest jakieś wesele, impreza, to ten, kto nie pije, to ten jest uważany jako za kogoś nienormalnego. No tak po prostu do tego doszło. Jeżeli macie postanowienie nie jedzenia mięsa, to wiele razy ja również byłem na ogniskach, byłem na pogrzebinach, byłem ostatnio na weselu, byłem jeszcze na jakimś przyjęciu, gdzie było mięso. Ja tego mięsa nie jadłem, brałem tylko ziemniaki, brałem tylko surówkę i tyle. A czemu nie jesz? A dlaczego? Są takie pytania, ludziom się to może nie podoba, ale jeżeli macie postanowienie, to trzymajcie się tego. I bardzo was proszę, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Boga, stworzyciela tego świata, tych wszystkich istot, które bardzo cierpią, gdy są po prostu zabijane dla ludzkich przyjemności, proszę, żebyście przemyśleli to, co wam powiedziałem i żebyście po prostu zaprzestali jedzenia mięsa. O to was proszę. Decyzja oczywiście zależy od was, ale ludzkość w nowej erze będzie po prostu od tego odchodzić i będzie dużo więcej rozumieć i zdobywać taką świadomość wewnętrzną, poprzez też te natchnienia Boże, że nie warto jeść tego mięsa, nie warto po prostu przyczyniać się do krzywdzenia tych bezbronnych po prostu istot.
Ja wam, kochani, tutaj już dziękuję. Oczywiście, jeżeli tutaj czujecie wartość w tych nagraniach, które wam przekazuję, w tych przekazach, które wam daję, to możecie wesprzeć kanał, czy też po prostu wesprzeć tą organizację pomocy humanitarnej. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, w karcie końcowej, jak również w jego opisie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, za wszelką pomoc, jak również za wszelkie modlitwy i za każde wasze dobre słowo. Za dobre słowo też dla innych ludzi i wszystkie te dobre myśli, które wysyłacie innym, i starajcie się wysyłać je jak najczęściej. Dziękuję wam, kochani, bardzo i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.